Miasta gwiazdy i ślady na terenie Polski, część druga, litery DG. Kontynuuje temat miast gwiazd na terenie Polski i zasięgu Rzeczpospolitej obojga narodów. Idę alfabetycznie, więc będzie nas miotać we wszystkich kierunkach róży wiatrów. Przypomnę, że temat miast gwiazd twierdzę rozpoczęłam, by mieć w jednym miejscu ich spis, tak by swobodnie linkować zainteresowanych tematem. Dęblin. Twierdza w Dęblinie znana jest głównie miłośnikom fortyfikacji. Niespecjalnie się oni interesują archeologią, a archeologia niespecjalnie interesuje się fortyfikacjami z XIX wieku. I tak dwa pozornie związane ze sobą, czyli tak dwie pozornie związane ze sobą grupy ludzi doskonale się mijają. Pozostają turyści tacy jak ja, którzy widzą nie tylko zapis historyczny, ale lubią też spojrzeć na temat szerzej. Co my tu widzimy? Bo ja widzę miasto gwiazdę z charakterystycznym wzniesieniem w głębi. Wydaje się, że forty zewnętrznego pierścienia są zbudowane później. Ale czy na pewno? Rosjanie kupili plany fortyfikacji od Szwedów czy Prusaków? A nie, było tu coś wcześniej, opisywane za czasów powstania listopadowego. A może jeszcze w średniowieczu? Z pewnością Dęblin istniał w 1397 roku jako wieś. Może wieś powstała na gwiaździstym ziemnym wzniesieniu nad rzeką, na miejscu starego miasta, które zniszczył kataklizm? Bzdura. A dowodzik, że tak nie było, jest. Nie, to do roboty! Kopać, kopać, kopać głębiej niż zwykle, czyli pod twierdzą. Cytadela z bliska. Schemat. Co tam widać na lidarze? Część umocnień ziemnych jeszcze da się zauważyć. Tak jakby obrys czegoś więcej. O, tutaj takie rzeczy są różne. Elbląg. Miasto znane z Zamku Krzyżyckiego i drużyny sportowej. Mało kto przygląda się starym mapom tego miasta, bo i po co, przecież to nic nie było. Niespodzianka. Kto poza lokalcami wie, że tu też było kiedyś miasto gwiazda? Zachowało się kilka map z przeszłości. Znajomy kształt? Mapa z 1655 roku. Pewnie znowu Szwedzi zbudowali, tylko jak oni przepłynęli morze i od razu wzięli się do roboty? No nie. No tutaj jeszcze. Mapa 3D. A nie, zaraz, w 1642, a nawet w 1626 roku już było. Patrzcie państwo, jacy ci Szwedzi zdolni. Jeszcze nie napadli, a już nam fortyfikacje zbudowali. No, jasny gwint. A tak naprawdę to chyba Krzyżacy zbudowali do walki z Prusakami. Tymi, co mieli łuki, strzały i kamienie. A Krzyżacy się bali, że armaty wymyślą i na wszelki wypadek już twierdzę na planie gwiazdy zrobili. Kochana Wikipedia podaje, że w latach 1245-1248 rozpoczęto budowanie murowanego zamku, a fortyfikacje już były, albowiem w 1242 roku Elbląg był jednym z nielicznych miejsc, które oparły się atakom Prusów w trakcie pierwszego powstania pruskiego i najazdowi księcia Gdańskiego Świętopełka II, co oznacza, że już wtedy miejsce to musiało być ufortyfikowane. Nie wydaje się wam dziwne, że już za czasów Świętopełka budowano szwedzkie fortyfikacje? Interesujące. Niestety wiele się nie zachowało do dzisiejszych czasów i pewnie dlatego nikt nie mówi o zygzaku na rzece jako atrakcji turystycznej. Jeszcze by ludzie zaczęli czytać Wikipedię i zadawać trudne pytania. O, tutaj mamy widok. Reszta jest prawdopodobnie pod ziemią, zwyczajnie tunele i tak dalej. Gdańsk i Wisło ujście. No, bardzo ciekawy temat. Ciekawe, czy wielbiciele miast twierdz typu Zamość wiedzą, jak wiele podobnych mają pod nosem w okolicy. Czy mieszkańcy Trójmiasta wiedzą, jak wyglądał kiedyś Gdańsk? I że po drodze do Wisły było jeszcze trochę gwiazdek? Tutaj jest Gdańsk. A tutaj większa mapa. I tu mamy ten nasz Gdańsk na dole. Ale tutaj mamy jedną gwiazdkę i tam jeszcze są resztki. O, tu mamy jedną, tu mamy. Tutaj jeszcze są jakieś. Zróbmy analizę, rozpoczynając od mniejszych. Wisłoujście, ładny zameczek otoczony fosą. Ale tam jest jeszcze druga gwiazda, może i trzecia. Przypatrzmy się lotu z drona. Tutaj mamy takie ładne. Oraz starym mapom. Widzicie, tu ile tego jest. I tu... Teraz mamy tylko to, ale tu było jeszcze więcej. I tu, o zobaczcie, tu po drugiej stronie rzeki ile jeszcze było. I tu tak, i takie różne rzeczy były. Jakieś skarpy. Oto widoczna na niektórych mapach gwiazda w połowie drogi między ujściem Wisły a Gdańskiem. Teraz już nie za bardzo zachowana. Widać ją w formie fosy na większej mapie.
Tutaj. No tutaj. I wreszcie mapy Gdańska. No tutaj też dodatkowe fortyfikacje. Co na to nasz przyjaciel Lidar? No, dwa miejsca szczątkowo się zachowały. Jedno to fragment umocnień twierdzy Witłoujście, a drugie to stare mury Gdańska. Tutaj. I tutaj takie rzeczy. No i tutaj jeszcze tutaj. Głogów. Miasto znane z wielu podręczników historii, wielokrotnie oblegane. Zachodnia brama dawnej Polski, potem na długie wieki przejęta przez państwa niemieckie. Tak, tu też kiedyś była gwiazda. Popatrzmy na mapę z 1650 roku. Nieco późniejszą, gdy zarys gwiazdy zatarł się po przebudowie. No tutaj takie trochę. Na mapie wygląda niewinnie, a popatrzcie, jak ogromnej wielkości są wały. Znowu niewolnicy sypali pod batem przez 30 lat życia faraona. A nie, to nie ta epoka. Żarty żartami, ale jesteście w stanie zrobić fortyfikacje w kilka lat? Takie? Bez maszyn i koparek? Z niezbyt chętnymi do pracy pańszczyźnianymi chłopami czy wiecznie chorymi od zarazy mieszczanami? No tak średnio możliwe, nie? Do refleksji. Macie jakie duże. Ze starego Głogowa niewiele pozostało, ale można jeszcze pozwiedzać i pooglądać część fos. Tutaj. Tam na dole coś jest. I nowsze. Grudziądz. To niewielkie miasto na Kujawach też kiedyś miało miasto twierdzę. Ale po wielu wojnach i powodziach ostała się tylko cytadela, a resztę wchłonęło miasto rozwijające się dookoła. Ale na starych mapach jeszcze sporo widać, zwłaszcza ziemny nasób gwiazdy, na którym powstał budynek zamkowy. Krzyżacy robili fortyfikacje, jeszcze zanim zrobiły się modne wśród Szwedów. A wiecie, ile ją budowano? 13 lat! Bez koparek, bez maszyn, między 1776 a 89 rokiem. A dlaczego tak długo? Normalnie się podaje, że takie twierdze budowano w rok 2, na przykład warszawską cytadelę. Nasza Wikipedia radośnie ogłasza, że z braku cegły. Do budowy twierdzy zużyto ich 11 milionów. Wykonano łącznie 600-800 400 metrów sześciennych robót murarskich. To teraz sprawdźmy, ile wyszło metrów sześciennych na rok. 50 700 metrów sześciennych na 13 lat budowy. To daje 4255 metrów sześciennych miesięcznie, czyli około 176 metrów sześciennych dziennie. Minus niedzielę. Przez te 13 lat pracowało tam ponad 5 tysięcy robotników, tylko ile równocześnie? A to jest tylko cegła, czyli mury i budynku, bez rozbijenia nasypów ziemnych. Zdążyliby w 6 lat razem z kopaniem fos i robieniem trójkątnych nasypów, wzmacnianiu ich. Mam pewne wątpliwości, a przecież wiele tego typu twierdz podobnych budowano w kilka lat i to 100 lat wcześniej. Serio? Natomiast gdyby nasypy ziemne już były, a oni na nich wybudowali twierdzę z musu po oryginalnym kształcie, no, to by się dało. A, i oni z braku cegieł rozebrali krzyżacki zamek, ten, który już stał. I już fortyfikacje było, jak on był zbudowany, przynajmniej ziemne. No i widać na rysunkach, czyli były. Co na to Lidar? Zaiste, obecny wygląd twierdza zawdzięcza murarce z XVIII-XIX-wiecznej. Ale co z resztą wyspy? Jakiej wyspy się spytacie? Otóż tej, na której była położona góra zamkowa w czasie, gdy wokół opływała ją ogromna rzeka. Której bieg doskonale widać na lidarze. No tutaj widać tą rzekę. Tu. A może znów cytadelę zbudowana na fragmencie zrujnowanego miasta gwiazdy? Czy są jego ślady? No, gdyby tak oddalić mapę, wygląda, jakby woda zmyła połowę starego miasta gwiazdy. Tutaj po prostu ciach.